Dziś mam dla Was coś specjalnego, ponieważ na tej wielkiej palecie znajduje się ogromny serwer, który będzie miał ponad 200 terabajtów pojemności dyskowej. Ale to nie wszystko, bo dzisiaj będziemy budowali także szafę rack, będziemy montowali w środku tam UPS-a i będziemy robili upgrade infrastruktury sieciowej w pewnej firmie, o której Wam dzisiaj opowiem. Także jest cała masa rzeczy do zrobienia i wiecie co? Zastanawiam się, jak ja to sam gdziekolwiek przeniosę. Chyba przydałaby mi się jakaś pomoc. Na siema! Kurde, Grzesiek to wyczuwa normalnie zapach serwera w powietrzu. Dlaczego ty nie zawsze musisz ściągać takie ciężkie rzeczy? No bo podobno silny jesteś, wiesz? No kurde, ciężki i wielkie to. Masz noża? Noże w dłoń? Tnij, ale potem jak uszkodzę, to będzie na mnie. Tadam! A czekaj, a sanki są jak? Po dwie w jednym... A, tu patrz, dali po dwie sanki w jednym tym. No. Kurde, ale tak szczerze, Grzechu? Jak tak żeśmy to odpakowali, ten serwer się wydaje mniejszy niż myślałem. On w mojej głowie był tak z dwa razy większy, nie? No co, no to 2U tylko, no. Ale zaraz zobaczycie, jakie fajne 2U. Dziabnij go. A ty go masz z cięższej strony. Aha, ty specjalnie mi go dajesz z tej cięższej strony. No długi to on jest, to fakt. Ale zobaczycie zaraz, jaka to jest fajna wersja. O cię, panie, ale to jest machina. Moi, znowu z tej ciężkiej strony. No. Cieszę się, że nie są wszystkie dyski. No, cieszę się. No dobra, ale zanim opowiemy Wam o tej ślicznotce i pokażemy, jak to wygląda w środku, to muszę Wam opowiedzieć po pierwsze, co, po co i dlaczego. Żebyście mieli kontekst, co my tutaj w ogóle właściwie robimy. Nie wiem po co, ja tu tylko przyszedłem nosić serwery. No Grześka to niewiele potrzebowało na zachętę. Więc tak, ten serwer nie jest dla mnie. Ten serwer jest dla firmy, która nazywa się FilmCloud. To jest takie nasze zaprzyjaźnione studio nagrań w Krakowie. Oni ogólnie trochę wyższy kaliber mają, bo nagrywają reklamy. Między innymi u nich też jest nagrywany kanał Will With It, taki samochodowy, który możecie kojarzyć. Sytuacja wyglądała tak, że po moim filmie, gdy ja robiłem tutaj u siebie w studio sieć 10 giga, Krzysiek z FilmCloudu zadzwonił do mnie i powiedział, że ej, Łukasz, widziałem, że sobie zrobiłeś upgrade sieci na 10 giga, a zrobisz u nas też? No i wyszło na to, że potrzebowaliby takiej, można powiedzieć, kompleksowej pomocy z naszej strony. To znaczy, potrzebują serwera, głównie z przeznaczeniem na backup. Potrzebują też upgrade'u sieci. No i jak potrzebują tych dwóch rzeczy, no to siłą rzeczy będziemy musieli im tam zrobić też szafę rack, jakiś UPS, wiadomo, do podtrzymania. I tak naprawdę z tego, co rozmawiałem z Krzyśkiem, to właśnie te kopie zapasowe są dla nich niesamowicie uciążliwe. Mają jednego takiego małego NASA Synology, zresztą z dodatkową półką dyskową i tam trzymali takie faktycznie super najważniejsze rzeczy. Ale większość rzeczy, które mieli, jakieś kopie zapasowe, trzymali po prostu na dyskach twardych, które leżały sobie luźno, niepodłączone do niczego. Takie rozwiązanie nie jest idealne z kilku powodów. Po pierwsze, jest strasznie niewygodne. W momencie, gdy chcecie sobie coś ekstra zbackupować, nie pamiętacie czasami, ile miejsca macie zapisane na jednym dysku, co było na jakim dysku. Jest to uciążliwe pod tym względem. No jak macie taki dysk luzem i nie daj Boże Wam spadnie, tak jak jednemu naszemu koledze tutaj z YouTube'a, no to też może być problem z odzyskaniem takich danych. To nie był roast Lipton, jak coś. No zdarza się ludziom, nie? A mnie mówił, że go męczę. Ale to Grzesiek, a czy ty niczego w życiu nie upuściłeś? Dobra, spadł mi dysk z biurka. Dobra, okej, ale aż 60-gigabajtowy, więc nie było dużej straty. Kiedyś 3-terabajtowy dysk, ale na szczęście działa. Jeszcze. Do tego, jeśli często podłączamy i odłączamy dyski zewnętrzne do kompa, Windows albo macOS czasami mogą uszkodzić jakieś pliki przy wypinaniu. Tak samo, gdy dyski nie są odświeżane i nie mamy tak zwanego scruba, czyli nie są sprawdzane po prostu sumy kontrolne, może to też prowadzić do uszkodzenia plików. I z tego, co się dowiedziałem od Krzyśka, to mieli już parę razy takie sytuacje, że niektórych danych nie mogli odczytać. Więc dlatego my z Grześkiem zaproponowaliśmy im takie oto wielkie rozwiązanie w postaci serwera. Chociaż to też wcale nie było aż tak proste, jak się może wydawać. I część z Was może się zastanawiać, że dobra, ale to czemu wzięliśmy w ogóle taki wielki serwer Della? Czemu nie coś innego? No właśnie, pomysł był początkowo zupełnie inny. Z racji tego, że FilmCloud naprawdę miał fajny budżet na to swoje całe archiwum i z racji tego, że już mieli jednego NASA Synology z półką dyskową, to pomyślałem, że a co jakby faktycznie wziąć jakiegoś takiego bardziej enterprise'owego NASA od Synology? Takiego, wiecie, też którego się montuje w szafie rack. No ale
szybko się od tego odbiłem. Dlaczego? Kiedy Łukasz zobaczy ceny dysków. Do Synology ogólnie można ładować dowolne dyski, tylko że one później się wyświetlają jako ostrzeżenie i potem tak naprawdę nie wiadomo, czy ta macierz jest w porządku, czy nie. Czy to tylko po prostu widzenie Synology, że musi mieć po prostu swoje podbite dyski, które są o w ogóle 50% droższe od takich standardowych, więc się odbiliśmy. No po prostu szkoda kasy, lepiej wziąć zwykłe dyski i mieć wyższą pojemność, co nie? Oczywiście poza samym Synology też mamy inne firmy, jak na przykład QNAP. Kiedy Łukasz zaczął szukać jakiegoś sensownego serwera, mniej więcej z naszymi wymaganiami, czyli na dużą ilość dysków, to niestety odbiliśmy się w momencie, kiedy porównywaliśmy specyfikacje między nimi, bo w tej samej cenie to był QNAP, bodajże z chyba jednym prockiem, 64 GB RAMu. No i tak trochę budżetowo nam się to nie spinało. Okej, nówka, bo nówka, Interprise, ale nie do końca. Więc sobie po prostu to podarowaliśmy jeszcze ze względu na to, że niektórzy ludzie u mnie na Discordzie na przykład narzekali na takie, na właśnie na te QNAPy. No i padło na to. Ten serwer, który tutaj mamy, jest poleasingowy. Natomiast jest to serwer faktycznie z gwarancją. Ja rozmawiałem z Krzyśkiem z FilmCloudu, czy oni są ok z takim rozwiązaniem. No i Krzysiek też stwierdził, jak mogą mieć nieporównywalnie lepszą specyfikację, nieporównywalnie lepszy sprzęt za tą samą kasę, no to zdecydowali się na to. A dlaczego to jest takie specjalne? To już powiem wam, Grzechu. Dlaczego się zdecydowaliśmy na ten serwer? Ze względu na to, że kiedy Łukasz zaczął rozmawiać z Krzysiem, to doszli do wniosku, że może za jakiś czas będzie, nie wiem, jakiś upgrade na przykład do dysków SSD, bo może będą chcieli z niego montować, bo nie wiadomo, co tak naprawdę będzie za pół roku, za rok. To jest serwer Dell R740XD2. Zawsze się śmieję, że będzie beka do kwadratu, zwłaszcza, że nagrywamy to u Łukasza. Ale dlaczego ta wersja? Bo jak widzicie, z frontu mamy ładnie 12 dysków 3,5 calowych, ale tu jest jeszcze taki jeden fajny patent. Można to sobie wysunąć i tu mamy kolejne 12 dysków. Ty, a jak to jest w ogóle tu podłączone? Ty, bezprzewodowo. Nie, a tamte kable idą, tutaj idą te kable gdzieś tutaj do tego kontrolera potem. No w ogóle tu jest to z 12 gigabit. Wow. Czyli szybko. Szybko. I tu widać w ogóle ten kontroler, który jest potrzebny, nie? Ten HBA tak zwany. Wybór tej wersji dla mnie był oczywisty, bo jeżeli my chcemy już na start mieć około te 200 terabajtów miejsca, no to te 12 dysków, kiedy z frontu uzupełnimy, no to już nie mamy po prostu na niego miejsca. Później, jakie są serwery, to one są raz, że wyższe, czyli 4U, ale w tym momencie wrzucicie nawet do nich 60 dysków albo jeszcze więcej, więc ten wybór nie miał sensu. Więc mamy fajnie, bo mamy to w wersji 2U, a mieści 24 dyski, czyli w sumie możemy tu ile zmieścić? 400 terabajtów? Ładnie, nie? No już konkret. Dobra, to co, przejdźmy do tego, co jest tutaj, bo też jest ciekawie. Mamy kartę BOS 2x240 GB dysk na uruchamianie systemu, tu będzie oczywiście TrueNAS. Mamy kartę sieciową 2x10 GB, to jest prawdopodobnie chyba Intel. No i dwa zasilacze, overkill, bo overkill, ale 2x1100 W. 1100 W, 80 plus plus. 12 V, 90 A. Jeżeli chodzi o procesory, to mamy tutaj dwa Intel Xeon Silver 4110, 8 rdzeni, 16 wątków. Jeżeli chodzi o pamięć RAM, to mamy 8 kości po 64 GB i suma summarum 512 GB. Chyba wystarczy. Ale będzie ten cache od ZFS-a pięknie śmigać. Tylko trzeba odpalić, aby nie było na połowie RAMu. I słuchajcie, tutaj mamy akurat kontroler dyskowy HBA i to jest akurat konkretny taki model, który myśmy chcieli z tego tytułu, żeby dyski były widziane indywidualnie przez system operacyjny. Właśnie tak stricte pod TrueNASa. Założenie było, że ma działać i dlatego też nie składamy żadnego DIY-owego serwera tak jak u mnie. No po prostu chcą w FilmCloudzie, żeby im to działało. Skonfigurować raz, zapomnieć i korzystać, nie? No i plus jeszcze mamy rozwiązanie Interprise, czyli na przykład iDRAC, że możemy zdalnie na niego wejść, nie wiem, go zrestartować, sprawdzić, co go boli i jeszcze inne rzeczy. Czy na przykład bardzo łatwe wymienianie czegokolwiek. Dobra, wiecie, co już mamy w środku w tym serwerze? Teraz czas wam pokazać dyski. No fajnie to wygląda, ale to nadal nie petabyte, no. No, to za mało dysków. Serwer jest może i poleasingowy, ale dyski oczywiście wzięliśmy nowe. Wzięliśmy akurat takie Seagate'y z serii Exos X20, 20 terabajtów, jak nazwa sama sugeruje. Czemu akurat takie dyski? Szczerze mówiąc, stosunek ceny do pojemności był bardzo dobry i na tym nam zależało. Tutaj dodatkowo do tych najbardziej jakby wrażliwych danych, które będą backupowane, będziemy mieli tak zwany offsite backup w postaci tego NASA Synology, którego i tak FilmCloud ma, więc chodziło tutaj po prostu o dobry stosunek ceny do pojemności. Co jak co, ale skoro się wyjęło te dyski, to trzeba je włożyć, bo ponoć w serwerze działają lepiej. Moments later. No to co? Odpalamy bestie. Czyń honory.
Ej, cichy jest. Cichy? No to chyba będzie ten. Będziemy musieli używać... Nie, poczekaj jak się uruchomi, bo on przy uruchomieniu jest głośny, ale już potem jak się załączy, to już powinien być cichy. Tu z tyłu jest jeszcze bardziej wesoło. O tak, pięknie. Mamy 512 giga ECC DDR4. Nie będziemy Was tutaj po raz kolejny zanudzać różnicami na temat wersji TrueNAS-a, ani jego konfiguracją, bo to już pokazywałem w innych filmach, więc przeskoczmy sobie do tego, co tygrysy lubią najbardziej, czyli już skonfigurowanego udziału sieciowego, żebyśmy mogli zrobić testy. No i zobaczcie, i mamy widoczny nasz faktyczny serwer, 166 TB faktycznie wolnych, to co pokazuje nam Windows, jak sobie tutaj zobaczymy na bajty, to faktycznie mamy bliżej tej wyższej wartości. No, sporo zeszło przez RAID i przez te wszystkie alokacje, nie? Słuchajcie, mamy przetestowane Crystal Disk Markiem, już faktycznie, gdy jesteśmy w 5 do 10 gigabitów. No, wyniki, no, całkiem zacne, no, nie powiem, że nie. Też bym takie chciał. No fakt, random, no to są HDD, więc tak. Bym tu nie komentował, ale te zapisy i odczyty sekwencyjne to są bardzo ładne. Grzesiek tutaj ma taki swój pliczek benchmarkowy, który gdzieś tam znalazł na necie. Odpalaj to. I co to robi? Testuje po FIO, jeżeli chodzi o wyniki wydajności. Dokładnie te same robiliśmy u Liptona. Tak, i tutaj mamy wyniki dla 4-kilobajtowego, tak? Dobrze mówię? Tak. To mamy, zobaczcie, odczyt, zapis tam 116 mega, 64 to już mamy 400, no już przy 512K, no już całkiem naprawdę ładny odczyt i zapis na poziomie 2 czy 3 gigabajtów na sekundę. Nieźle, ale on chyba i tak w cache wali, nie? Raczej tak. Z drugiej strony mamy 500 gigabajtów tego cache'u, to... No trochę pewnie pójdzie zapisać na jeden strzał. No raczej tak. Zobaczymy jak zaczną potem kopiować na ten serwer. O właśnie, to myślę, że to jest teraz dobry moment, żeby po prostu sprawdzić ile on bierze na idlu prądu. Czekaj, 12 dysków 20 tera, no to masz ze 12, 15 watów na każdy, to masz ze 150 wat, ze 200, 220. Pierwsza część roboty za nami, serwer działa, transfery wyglądają ok, sieciówka działa, wszystko wygląda na to, że działa. No to co? Pakujemy to do mojego auta, jedziemy do Krakowa, do FilmCloudu, robić dalszą część roboty. Dobra, przedstawiam Wam plan operacyjny. W FilmCloudzie mamy tylko jeden dzień na zrobienie wszystkiego, więc żeby poszło nam sprawnie, to podzielimy się z Grzechem zadaniami. W etapie pierwszym Grześkowi przypadnie zadanie poskładania szafy rack, co pewnie trochę mu zajmie. Równolegle ja zajmę się siecią, przedzwonieniem kabli i wdrożeniem nowego switcha. Sprawdzę też, czy Mac Mini do zgrywania materiałów zestawi się na 10 giga, no i do tego ogarnę starego NASA Synology, którego ma FilmCloud, zrobimy aktualizację i formata. Etap drugi, czyli wspólnie z Grześkiem będziemy musieli zamontować UPS, serwer i półki do szafy, a potem przenieść NAS, Synology i resztę osprzętu. Na koniec będziemy musieli przeciągnąć do wszystkiego kable. Etap trzeci, czyli uruchomienie serwera, testy wydajności, sprawdzenie podtrzymania UPS-a i konfiguracja backupu na Synology. No to do dzieła. The next day. Jesteśmy już na miejscu w FilmCloudzie. Grzesiek już jest w pokoju obok i zabiera się za szafę. W sumie to chodźcie, pokażemy Wam. Niewątpliwym plusem nagrywania w studiu filmowym jest to, że mamy wszędzie praktycznie ładne kadry i dużo świateł i w ogóle. A Grześkowi przypadło dzisiaj to niechlubne zadanie poskładania szafy rack, bo jak sami widzicie, na razie ma ona rozszerzenie .zip i to jeszcze w czterech częściach. W czterech partach. Będziesz się dobrze bawił. Coś ale mam nadzieję, że nie będę tu całego dnia spędzać. Wcale nie czytam instrukcji, nie, absolutnie. Coś mi tu nie paść. No i tak minę punkt. Na przykład, nie? No. To jest Krzysiek, to z nim właśnie załatwiałem temat, żeby backup się przydał. Dużo tych dysków macie. No jest ich trochę, nazbierało się. Jedna skrzynia. Zasilacz do jakiegoś laptopa. O matko, Jezu. O, masz etykieciarkę, możesz ponazywać sobie kabelki, tam, jeżeli jest na chodzie. Tam jest switch 10-gigabitowy, jakbyście potrzebowali. Macie takie bajery? Czemu nie mówiłeś wcześniej? Więc tak, tu mamy pierwszy temat do załatwienia. Tutaj mamy całe serduszko, czyli szafę internetową i tutaj ja będę miał zadanie, żeby rozkminić, gdzie które kable idą i będziemy tutaj wpakowywali nasz switch 2,5 gigabitowy, który będzie się łączył z całą szafą, a szafa będzie w ogóle w innym pokoju. I temat wygląda tak, że w tym malutkim pokoiku tutaj mamy dziurę, taką przez ścianę i musimy przejść sobie tutaj obok. I tutaj widzicie, wychodzi nam
ta dziura, gdzie będziemy sobie musieli przeciągnąć kable SFP do naszego switcha. No i w tym miejscu tutaj będzie szafa. Czy to miejsce idealne na szafę? Jest tutaj jakaś wentylacja, można powiedzieć, natomiast tu i tak będzie tylko i wyłącznie jeden serwer, więc nie powinien to być w sumie duży problem, jeżeli chodzi o temperaturę tutaj. No to co? Bierzmy się do roboty. Ja na razie zajmę się switchem i ten, który tutaj mamy, jest dość ciekawy, ponieważ ogólnie jest to switch 2,5 gigabitowy, ale co ciekawe, mamy aż 4 porty SFP+, które obsługują 10 gigabit, więc to jest super, bo połączymy sobie bezpośrednio serwer dwoma kablami SFP i zrobimy sobie, powiem po Ciskowemu, bond na tych dwóch interfejsach, więc będziemy mieli 20-gigabitowy uplink do naszego serwera. Dodatkowo po 10 gigabitach podłączymy sobie Maca Mini, który będzie miał szybkie transfery, żeby zgrywać sobie rzeczy na serwer, a wszystkie komputery, które są tutaj w FilmCloudzie, będą się łączyły po 2,5 gigabitowym Ethernecie. Czemu w takim razie sieć 2,5 giga, a nie 10 giga? Z prostej przyczyny. My tutaj jesteśmy dzisiaj tylko na jeden dzień i nie chcemy robić totalnej rewolucji. Są położone tutaj kable kategorii 5, więc nie chcieliśmy ryzykować, a na dobrą sprawę 2,5 gigabita spokojnie wystarczy jako połączenie do tego serwera, tym bardziej, że to ma być serwer bardziej na archiwum niż jako serwer, z którego bezpośrednio będzie się dało montować. Dobra, słuchajcie, wyciągamy naszego switcha. Oczywiście mamy mocowanie do szafy rack. Tutaj mamy do dokręcenia na uszka. A Grzechu co, z szafą pewnie dalej walczy. Meanwhile. Kurde, sporo tych części, no. Ale chyba ogarnę. Tu jest ekranik w niej. No jo, i teraz o co tu chodzi, nie? Który kabel do czego? Nic nie jest opisane. Sprawdzam, które porty Ethernet w switchu odpowiadają stanowiskom tutaj. Więc tak, rozpisałem sobie, gdzie które kable idą do czego, żeby nie odłączyć czegoś, czego będę żałował, że odłączyłem. Wiem, gdzie są podłączone kamery, wiem, gdzie są podłączone komputery, także można działać. Dobra, słuchajcie, więc ja mam plan taki, że zostawiamy sobie tego TP-Linka, który jest tutaj, więc wsadzimy sobie tutaj po prostu drugiego switcha, tego 2,5 gigabitowego i przepniemy sobie te komputery, żeby były tutaj i w razie czego zostanie im jeszcze trochę portów, jakby chcieli kiedyś sobie rozszerzyć, dołożyć kolejne kable dla kolejnych PC-tów, bo na ten moment to nie mają dla każdego komputera kabla, więc myślę, że im się to może przydać. Tak docelowo. Przydałaby się trzecia ręka jeszcze. Kurde, jak to zrobić, żeby to dobrze zrobić teraz, no? Od razu je muszę przepinać. Oj, oj, oj. Na razie sobie, słuchajcie, spiąłem różnymi kolorami taśm poszczególne wyspy i wkręcam tego switcha. Powiem wam, kable niestety te poszczególnych są tak absurdalnie krótkie, że nie jest wesoło. Oficjalnie przeszczep się przyjął. Jeszcze trzeba będzie posprawdzać, czy się pozestawiają na 2,5 giga, ale tam już po jednej zielonej diodzie widziałem, że chyba się zestawiło coś na 2,5 giga. Meanwhile. Prawa, lewa. Co odkręcam? Teraz odkręcam, wcześniej zakręcałem. Pokaż. Teraz jest na... Tu mamy takiego Maca Mini, który ma M1 i słuchajcie, ma kartę 10 gigabit i on będzie w serwerowni. I słuchajcie, na razie go zestawiłem tutaj i faktycznie zestawił się na 10 giga, więc będzie naprawdę fajny sprzęcik do zgrywania materiałów na serwer. Temat wygląda w ten sposób, że na razie sobie połączyłem się do NASA Synology, który tutaj był. Chcę mu zaktualizować software, bo to pewnie jest jakaś stara wersja i poustawiać go tak, żeby był w stanie synchronizować się z tym nowym serwerem, który przywieźliśmy. Dowiedziałem się, że akurat software w tym Synology był aktualizowany dokładnie nigdy. Po kolei, po wersjach podniesiemy, żeby było już na porządnie. Jak już coś tutaj dłubiemy, to już zaktualizujmy wszystko, żeby było bezpiecznie. Meanwhile. Wcale nie czytam instrukcji, nie, absolutnie. Tak, wiem, że powinienem to odwrócić szafę o 180, ale jaki to ma sens, skoro i tak na samym końcu trzeba dopiero kółka zamontować. To jest abstrakcja dla mnie, no ale okej. Okay. Mam bardzo dużą nadzieję, że wszystkie śruby są dokręcone, że ona się potem nie rozleci. Przenieś sobie palce, o, tak, trzymasz? Tak. Ale podnieś ją do góry. No i jest git. Ej, widzieliście kiedyś drift z szafą? Co za gość.
Ej, działa, ale ona jest taka przesadzista, taka szeroka, to jest taka chunky, nie? W tak zwanym międzyczasie ja ogarnąłem NASA Synology, ustawiłem nowe pule, sformatowałem dyski, poaktualizowałem wszystko tak, że będziemy mieli, mam nadzieję, dość łatwą drogę do skonfigurowania AirSynka. No to jak widzicie, szafa złożona, zajęło mi to 4 godziny. Tylko. Ale za to zobaczcie, widzowie, jaki efekt, jaka piękna szafa. Grzesiu, nikt tego by tak nie poskładał, jak ty to poskładałeś z kolegą. No właśnie. No dobra, Grzechu, to co? Przechodzimy do etapu drugiego, co nie? Ej, to będzie beka, jak ona nie przejdzie przez te dwoje drzwi, przez które musimy przejść. No nie gadaj. Nie no, chyba przejdzie, stary. Ej, ktoś to mierzył w ogóle? Chodźcie, czekaj. Dzięki. No, że mi wjechał w nogę. Ale o nie, on, nie ty. Niechcący, uważaj na tą ładną lodówkę, żeby nie przerysować. Czekaj, bo ci znosi, tam bokiem zachodzi, uważaj. Czekaj. Czekaj. Musisz nadawać pęd, ja tu będę, to przejdzie, ale... Proponuję, nie miej tu palców. Ej, śmiesznie by było, jakby nie przeszła. Ale czekaj, my to całe, czy po prostu nie? Ty podnieś to swoje, no. I ja będę ci popychał. Teraz ty musisz podnieść? No czekaj, no idzie to wepchnąć przecież, nie? Mhm. Widzowie, słuchajcie, to jest oficjalny. Grzesiu tu będzie mieszkał, już teraz nie może stamtąd wyjść. A ja się zajmę teraz UPS-em, którego mamy. Zaraz wam pokażę i opowiem dokładnie, co tu mamy. To jest dokładnie model, który ma 1500 VA, z tego co kojarzę. Myślę, że do podtrzymania tych serwerów, które tutaj są, to powinno wystarczyć bez najmniejszego problemu. Nawet jeszcze z zapasem, także chciałem sobie go... tak łatwo podnieść, no na bank. Ależ to bydle jest ciężkie. O kurde. Więc tak to wygląda, słuchajcie, z tyłu. Mamy tutaj 4 porty, które możemy mieć z podtrzymaniem. Mamy oczywiście zasilanie, ale co fajne, to ten model, on ma już połączenie z chmurą, także to jest bardzo miła rzecz. A także możemy go wpiąć sobie normalnie po USB-ku do naszego serwera, żeby miał podgląd na to, czy jest akurat podtrzymanie, czy nie. Bo w momencie, gdyby na przykład był zanik zasilania, to możemy ustawić serwer w ten sposób, żeby na przykład po 10 minutach na podtrzymaniu po prostu bezpiecznie się wyłączył, żeby nie stracić żadnych danych i żeby nie ryzykować, że możemy uszkodzić system plików czy coś takiego. Tu są w ogóle 3 wentylatory na 230 V. Odpalamy! Przeszkadza ci ten dźwięk? Nie. Ej, szczerze, są serio ciche. Ja myślałem, że to będzie głośniejsze. Naprawdę. Oj. Dobra, mam to. Patrz, ten lepszy. Dobra, szyny pod UPS-a mamy. Prawie. Uj, co ty gadasz, że są 4? Dlatego to jest takie ciężkie. No dobra. Po to są te wycięcia. Tak, że to wchodzi ci w tamtą szynę. Fajnie to jest zamontowane. To lepiej nawet niż Eton, jak miałem u siebie. To se go tutaj wkręcimy. Dobra, czas bateryjki włożyć. Dobra. Uwaga na palce. Jeszcze go nie podłączamy, bo podłączymy go dopiero jak już będzie cały sprzęt. Przyszedłem teraz po szyny do serwera. One są fajne, bo je się bez śrubek montuje, więc... Dobra, bierzemy to. Dobrze, nie ma ich 20. Czekaj, na którą stronę? Na tą? Teraz się tylko nie poślizgnąć. Ja ci go nie wygnę. Musisz tego podnieść. O, idealnie. Tak? Trzymaj szafę. No. Nie. Czekaj, on jest krzywo. No właśnie. Ja by się ktoś zastanawiał, dlaczego wzięliśmy szafę o głębokości 1000 mm właśnie przez ten serwer, bo on ma głębokość 850 mm z hakiem. Większych nie ma. Nie, przepraszam, są 1200 chyba jeszcze. To masz frontowe, gdzie montujesz sprzęt. No. Widzisz to? Lub tu? Mhm. Ja to ogarnąłem teraz, jak zobaczyłem to i to. Sprytnie. I dlatego ona musi być stricte pod szafę. Mamy półeczkę, mamy tutaj postawiony właśnie NAS Synology z tym JBODem, który tam jest dodatkowo. Tu jeszcze chłopaki mają, patrzcie, taki fajny od Blackmagica Cloud Store Mini, 8 terabajtów, więc go tutaj też gdzieś skrzętnie wkomponujemy. 10 giga Grzechu pokazuje. W międzyczasie jak chłopaki tam walczyli z szafą, to ja troszeczkę powalczyłem z routerem. Statyczne IP-ki poustawiałem dla Synology i dla naszego serwera. No to tak po prostu, żeby był porządek jeszcze. Słuchajcie, Grzechu montuje jeszcze jedną półeczkę, na której zaraz sobie wrzucimy Maca Mini. Dobra, no to wrzucaj maczka, Grzesiu. A czekaj, do lewej. Tak, o i tu se kable bokiem poprowadzimy.
To są kable te do dysków, co mają być, nie? Super. Będziemy ciągnąć SFP-ka. Miejmy nadzieję, że starczy. Nie no, 5-metrowe są, to dadzą radę, nie? Jak już ja zacząłem sieciowo tutaj dłubać, to sieciowo tutaj skończę dłubać. Dobra, podaj mnie to, szefie. To teraz tak. Cyk, zaślepka. I cyk. Okej, dobra. Łap. O, macie przedłużać, dobrze, daj mnie. Przy okazji wpadliśmy na spontaniczny pomysł. Pamiętacie tego Switcha 10 giga, o którym mówił wcześniej Krzysiek? Tam jest Switch 10 gigabitowy, jakbyście potrzebowali. To dokładnie taki model, więc postanowiliśmy go wykorzystać, skoro i tak leży i się kurzy. Żeby wpiąć go do naszego Switcha, użyjemy sobie takiej wkładki, która przekonwertuje nam SFP-ka na RJ45. No to wpinamy wkładeczkę i teraz RJ-ka. Tak, tutaj na razie rzepem spiąłem, żeby to troszeczkę, wiecie, wyglądało bardziej reprezentatywnie, a potem zepniemy może na trybki, ale jak już przetestujemy, że wszystko działa. Dobra, no to zostaje nam teraz ostatni etap naszej przeprawy. Zobaczymy, jak to pójdzie. To dajcie mi chwilę, ja wpinam listwę i lecimy dalej. Dużo tych kabli. Proszę Państwa, godzina 19. Wyjechaliśmy ode mnie ze studio o godzinie 8, więc... To logiczne, że siada nam psycha. W teorii wszystko podłączyliśmy. Mogę? Dawaj, dawaj, no. Dobra. Okej, wyświetliło się coś na UPS-iku. Kurde, widzowie, patrzcie. Ekran jest w UPS-ie walnięty. Ewidentnie. A nawet nie ma tutaj żadnego fizycznego uszkodzenia. No po prostu żeśmy go teraz podłączyli i jest taka lipa. Ale żal. Dobra, no słuchajcie, tak czy siak na razie to odpalamy. Trzymamy power i powinno ruszyć. Nie wiem, raz to tylko kliknął. Czyli mam go przytrzymać ileś sekund? Przytrzymaj. Piknął. Trzymam jeszcze. Mhm. No, drugi raz piknął. Ale nie ma zasilania. PS, o, mam model, mam SN-a, on jest z August. On powinien tak czy siak odpalić. Moments later. Uruchamia się. Czyli na ślepo go odpaliłeś, serwer się sam nie włączy. Musimy nie? ustawić w lideraku, aby się uruchamiał automatycznie po powrocie zasilania. A, chyba, że ale nie zrobimy tego. Nie, nie, nie. Dlaczego? Że potem jak oni wrócą i na przykład nie było zasilania, to oni sobie go ręcznie włączą, bo UPS się naładuje. No. Ruszyła maszyna. Zestawiło się na dyszkę. Są stat up, jest git, storage. Czy są wszystkie dyski na pewno? Manage jest. Devices. 12. Tak, 20 white. No, okej. Okay. Share type SMB, nie? Tak. Dobra. No to sobie ustawiamy powoli te datasety nasze. Leci 10 giga zdecydowanie. Jest! Let's go! Daj w trunasie dashboarda i tam ci wyświetli transfer. Tu w linku. Było 10 giga. Jest, patrzcie, było 10 giga odczytu. I czekaj, teraz weźmiemy teraz to z desktopa i wrzucimy na jakiś inny udział, na przykład na archiwum Patera, nie? Pokaż procki, pokaż procki. Procki? O kurde. O kurde, no powiem ci, 24%. 25, no zapas jest. No. Teraz sobie wyobraź, że każdy odczytuje, zapisuje. No, testujemy. No, no, jest nice, jest dobrze. 870, oh, 860. Yeah. Jest git. No. Czekaj, i to jest na jakim kablu? To jest na 10 gigabitowym. Ale na czarnym? Na czarnym. Mhm. O, proszę, no. Odczyt 1000. Nie, jest git, jest bardzo dobrze. A jak na HDD-ki? Korzysta z RAMu. No tak, no cache'uje, no ale wiemy, o co chodzi. Dobra, słuchajcie, udało nam się połączyć UPS-a z TrueNAS-em. Ustawiliśmy, żeby po 10 minutach w przypadku zaniku zasilania się po prostu bezpiecznie serwer wyłączył. To co, teścik? No dawaj. 3, 2, 1. Wszystko dalej działa, no. To trochę tak, jakbyśmy mieli podtrzymanie. Dobra, i od razu jest powiadomienie, że jest na baterii. UPS on battery power. Mm-hmm. Statistics, statistics recovery. I tu jest podtrzymanie na 2448 sekund, co nam daje okolice 40 minut. Tak. Więc zapasik ładny jest. Więc można dokładać sprzętu. Słuchajcie, jest godzina prawie 22. Udało się wszystko dopiąć to, co żeśmy chcieli. Serwery działają, użytkownicy działają. Wszystko się zestawia na 2,5 giga, także granulacje, Grzesiek, za cierpliwość i misja się powiodła. Daliśmy radę, ale ile godzin to trwało, to nie wyobrażacie sobie tego. Dobrze, że go wziąłem do pomocy, bo sam bym tego nie szafnął. No przecież ty byś tu siedział ze 3 dni chyba. Lekko, no. A nas tu jest czwórka. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Bajos.